Narastał taki wewnętrzny niepokój. Czuło się, że coś w powietrzu wisi, coś się musi stać wobec tej takiej przejawów polityki sowieckiej. Trzeba przyznać, dość agresywnej, bo to była i blokada przedtem, i jeszcze różne takie objawy. No ale aż do tego stopnia to nikt się nie spodziewał. Kiedy siedziałem na tych komunikatach radiowych tam i tłumaczyłem na żywo po polsku, to te komunikaty to były mniej więcej podobnego charakteru. To cały dzień 12 stycznia tak wyglądało, że już jakiś ruch, już motory włączone w północnym miasteczku, już szykuje się kolumna pancerników na wyjazd na miasto. A dokąd pojadą, nikt nie wiedział. Różne wiadomości były po litewsku, po rosyjsku, ja to tłumaczyłem na polski, wiem, cały dzień byłem zajęty i gdzieś tak już o 11 wieczorem czułem się zmęczony, chcieli mnie zostawić na noc, a kiedy przyszedł redaktor na nocną zmianę, który umiał czytać po polsku, to ja powiedziałem, że jadę do domu, jeżeli coś trzeba będzie na prędko przetłumaczyć, to zrobię i telefonicznie, a on to za mnie odczyta. Gdy przybyłem do domu, to już gdzieś godzina 12 wieczór, a mieszkam na Lazdinej. Na widoku z moich okien miałem wieżę telewizyjną. Wyczułem, że tam już coś się dzieje. Zaczęła się strzelanina pod wieżą telewizyjną. Słyszałem te głuche odgłosy z pustaków, ze ślepych naboi strzelanych z pancerników. Trasery szły, kule traserowe, mimo naszego domu, z jednej i z drugiej strony. No, na szczęście żadne w okno nie trafiło, żadna tam nie zahaczyła, ale jak strzelali pod wieżą, to trasery przez całe Lazginę szły i gdzieś nad Lasem Buchtańskim znikały.